łamanie praw pacjenta najczęściej kojarzy się z dramatycznymi zdarzeniami, przykładami błędów w sztuce lekarskiej, odmowie udzielenia pomocy czy rażącymi zaniedbaniami, które kończyły się poważnymi uszczerbkami na zdrowiu lub śmiercią. Jednak najczęściej nasze prawa łamane są podczas zwykłego kontaktu ze służbą zdrowia, kiedy naszemu życiu nie zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. W przychodni czy na izbie przyjęć podczas wielogodzinnego oczekiwania na konsultację lekarską lub w kontakcie z obsługą placówki. Często nie znamy do końca naszych praw, nie wiemy, kiedy są łamane i nie potrafimy odpowiednio zareagować. Halo? Dzień dobry, panie dyrektorze. Ja dzwonię, żeby poinformować, że nie będzie mnie dzisiaj w pracy. Zasłabłam w autobusie i właśnie przyjechałam do szpitala. Do widzenia. Wszystko zaczęło się jakiś miesiąc temu. Ja po prostu tak czułam się słabo i trudno mi się pracowało. Wzięłam jakieś witaminy i starałam się więcej odpoczywać, ale to nie pomagało. A któregoś dnia, jak jechałam do pracy, to po prostu zasłabłam w autobusie. Zwolniłam się i pojechałam do szpitala na izbę przyjęć. Tam było strasznie dużo ludzi. Czekałam w kolejce po numerek i potem musiałam wypełnić bardzo dużo dokumentów. A potem czekałam w poczekalni. Było bardzo dużo ludzi. Oni wywoływali co chwilę jakiś numerek, ale zupełnie nie po kolei i czekałam dwie, może nawet, nie wiem, 3 godziny. Ja naprawdę czułam się bardzo słabo, ale naprawdę nikt nie chciał mi pomóc i ja prosiłam, pytałam, tylko wszyscy kazali mi czekać. Wszyscy traktowali mnie jak powietrze. Ja czułam się jak intruz, któremu naprawdę nic się nie należy. Wielogodzinne oczekiwanie na konsultację lekarską, przedmiotowe traktowanie ze strony obsługi przychodni czy szpitala, mnożenie biurokratycznych trudności, małomówność lekarzy, niezrozumienie postawionej diagnozy i podejmowanych działań. To wszystko to częsty i smutny obraz publicznej służby zdrowia, do którego zdążyliśmy już przywyknąć. Nie zdajemy sobie sprawy, że wszystkie te trudności nie powinny być naszą codziennością i stanowią w rzeczywistości przykłady naruszania i łamania praw pacjenta. Ja to musiałam naprawdę bardzo długo czekać, zanim ktoś się mną zajął. Kiedy wyczytali mój numerek i pozwolili wejść do gabinetu, to lekarz nie zamknął drzwi. On wypełniał jakieś papiery, pytał o moje dolegliwości, ale w ogóle na mnie nie patrzył. Ja cały czas czułam się bardzo skrępowana i naprawdę było mi niezręcznie, bo miałam wrażenie, że ci ludzie, co tam czekają w korytarzu, to oni słyszą o tych moich dolegliwościach i wcześniej przebytych chorobach. W końcu dostałam jakieś skierowanie na jakieś badania, nawet nie wiem na jakie. Kazał im pójść na górę i tam na pierwszym piętrze też czekałam w kolejce, a potem zeszłam na dół i czekałam na wyniki badań. I poprosili mnie do gabinetu jeszcze raz. Lekarz też nie zamknął drzwi, a jeszcze co chwilę wchodziła jakaś pielęgniarka, kładła jakieś dokumenty i coś mówiła. On popatrzył w te badania i nic nie mówił. Milczał, tylko czytał te wyniki i potem powiedział, co mi dolega, przepisał jakieś leki, ale tak naprawdę to ja z tego nic nie zrozumiałam. Ja niby dostałam jakąś poradę, tylko że on to tak powiedział, że ja nie zrozumiałam z tego ani słowa. Nadal nie wiem, co mi dolega, ale ja nie mam ochoty tam wracać. No chciałabym coś zrobić. Naprawdę bym chciała coś zrobić, ale ja nie wiem, jak to zmienić. Wszyscy prędzej czy później staniemy się pacjentami. W kontakcie z publiczną służbą zdrowia, która działa raz lepiej, raz gorzej, bardzo ważna jest znajomość naszych własnych praw. Tylko wtedy będzie można dostrzec sytuacje, w których są one łamane i odpowiednio zareagować. W zaprezentowanej scence przedstawiono naruszenie następujących praw pacjenta. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych, prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności, prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych oraz prawo pacjenta do informacji. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
Każdy pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalania dostępu do świadczeń medycznych. Należy jednak odróżnić sytuacje wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy przy zagrożeniu zdrowia lub życia od sytuacji, kiedy świadczenia medyczne mogą być udzielone w normalnym trybie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że jedną z podstawowych zasad wykonywania zawodów medycznych jest należyta staranność. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta. Godność człowieka jako konstytucyjne źródło wolności i praw człowieka stanowi podstawowe prawo podmiotowe jednostki. Obie wartości mają nierozerwalny związek ze strefą uczuć i podlegają specjalnej ochronie. Ochrona dóbr osobistych, do których należy zarówno prawo do poszanowania intymności, jak i prawo do poszanowania godności pacjenta, uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych. Źródła ochrony życia prywatnego człowieka można znaleźć zarówno w konstytucji, ustawach, jak i w normach etyki zawodowej. Strefa życia prywatnego stanowi dobro osobiste każdego człowieka. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem, jest prawem i obowiązkiem wszystkich osób wykonujących zawody medyczne. Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i lekarskich, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Bardzo istotne jest, aby informacje przekazywane przez lekarza, pielęgniarkę lub położną były dla chorego zrozumiałe, czyli dostosowane do poziomu pacjenta, jego dojrzałości, wieku czy stanu świadomości. Dotyczy to przede wszystkim użycia słów, określeń i nazw, które będą dla pacjenta jasne. Przepisy zobowiązują lekarzy do udzielania przystępnej informacji w sposób zrozumiały dla pacjenta.